W szkole podstawowej w Karlinie odbyły się szkolenia dla nauczycieli z całego regionu. Szkolenia odbyły się w ramach dwóch grantów przyznanych przez Ministerstwo Edukacji, które w konkursie pozyskane zostały przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie. Zajęcia dzisiaj to są dwa granty realizowane, które zostały ogłoszone przez kuratora oświaty, wygrane. I po prostu te zajęcia mogą się odbywać. Jeden grant jest kierowany do nauczycieli wychowania przedszkolnego. Innowacyjność w pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego. Drugi grant dotyczy indywidualizacji pracy z dziećmi w klasach 1-3. Tematyka grantów jest w kontekście zmian, które są w rozporządzeniach, w naszym prawie oświatowym i stąd właśnie aktualnie przerabiamy to, co jest w oświacie najważniejsze. Nauczycielki, które są uczestniczkami grantu, wcześniej zostały poinformowane, zgłaszały się indywidualnie czy szkoły. Mamy z rejonu tutaj Karlina, ale też z rejonu Białogardu, są też panie z Kołobrzegu, także nie tylko właśnie nauczycielki z Karlina. Szkolenia przeznaczone były dla nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz nauczycieli klas 1-3 dotyczące indywidualizacji pracy z dziećmi. W szkoleniach wzięło udział 50 nauczycieli z gminy Karlino, Białogard i Skołobrzegu. W ramach szkoleń nauczyciele rozmawiali i wymieniali doświadczenia dotyczące pracy z dziećmi, tempo pracy, środowisko stwarzane dla dzieci. Omawiano metody aktywnej współpracy z dziećmi, uwzględniając neurodydaktykę, inteligencje wielorakie, a przede wszystkim metody dostosowane indywidualnie do dziecka. Dzięki takim szkoleniom praca z dziećmi w przedszkolach i szkołach powinna być bardziej efektywna i nastawiona na rozwój dzieci. Nauczyciele uczyli się również, jak pisać indywidualne programy innowacyjne. Szkolenia prowadziła m.in. konsultant Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, pani Irena Żywno. Organizatorzy szkolenia podkreślali bardzo dobre położenie Karlina oraz doskonałe warunki, jakie są dla nich stwarzane w szkole podstawowej w Karlinie, dzięki czemu właśnie w Karlinie szkolą się nauczyciele z całego regionu.